witam w kolejnym odcinku waszych pytań i odpowiedzi. Dzisiaj sobie odpowiemy na pytanie, dlaczego kierowcy autobusów do siebie machają? Chodzi o ten znak, kiedy mija się autobus z drugim autobusem. I czy mam tyle znajomych, że muszę do nich machać, czy po prostu jest taki zwyczaj? Także zapraszam. No i słuchajcie, bardzo ciekawe pytanie, naprawdę, bo sam nie wiem, skąd właściwie wziął się taki zwyczaj machania kierowców autobusów. Jak zauważyłem, jak kiedyś jeździłem na ciężarówkach, to kierowcy ciężarówek do siebie nie machali. Mimo że siebie nie znali, to pomagali sobie, tak, ale na drodze nie machali. I szczerze, już znam odpowiedź na to pytanie, dlaczego kierowcy ciężarówek do siebie nie machali. Z tego względu, że jest ich tak dużo, że gdyby musieli do siebie machać, no to ręka by uschła. I myślę, że to jest powód, dla którego kierowcy ciężarówek do siebie nie machają. A dlaczego kierowcy autobusów do siebie machają? Wydaje mi się, że dlatego, że kierowców autobusów jest po prostu mniej. Jest to najwyższa kwalifikacja, jaka może być. Też wozimy ludzi. Też turystyczny, jak jeżdżą, no to jadą z punktu A do punktu B. I to jest, myślę, że jest to kwestia takiego pozdrowienia. To raz. I dwa, zauważcie, że na przykład będąc w górach, każdy do was mówi tak: dzień dobry, dzień dobry, każdy do siebie mówi. To też jest taki zwyczaj, który skądś się wziął. I myślę, że tu jest tak samo, że te pozdrowienia biorą się z tego, że ktoś kiedyś wymyślił, może z jakiegoś powodu, i tak zostało. I jak mijamy jakiś autobus, czy to miejski, czy regionalny, obojętnie jaki, czy ja go znam, czy nie znam, to mu machnę, on odmachnie mi z czystej życzliwości. I według mnie to jest wyraz właśnie szacunku, życzliwości, szczerości. I to też jest bardzo miłe, nie? Bo umila czas, mijam jakiś autobus, fajnie, ten się uśmiecha, nie? I do siebie machniemy. Także już odpowiadając na drugie pytanie, nie mam tylu znajomych. Gdybym miał tyle znajomych w autobusach, no byłoby bardzo ciekawie. I naprawdę niektórych kierowców znam bardzo dobrze i też jest fajnie spotkać ich po trasie i też machnąć, i też machnięcia są wtedy inne, ale tak do zwykłych kierowców, których nie znam, normalnie machnięcie i tyle. I właściwie nie wiem, skąd to się wzięło. Fajny, naprawdę fajny zwyczaj, także jak robiłem kiedyś prawo jazdy, no to propos tej liczby autobusów, no to na 15 kierowców ciężarówek, którzy robili prawo jazdy, ja byłem jako jedyny, więc myślę, że to jest bardzo duża różnica i też bardzo duże wyróżnienie dla kierowcy, ale mniejsza w to. Także fajne to pytanie i myślę, że możecie śmiało udostępniać to nagranie innym, żeby też inni wiedzieli, skąd właściwie to się wzięło i czy mam tyle znajomych na autobusach, że muszę do nich wszystkich machać.